Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, Bany. W dzisiejszej mistrzowskiej bitwie Denkulon z klanu Slappy jest to rekord wszechczasów, jeśli chodzi o obrażenia na Esto wygranej bitwie, jeśli chodzi o serwer EU. Mamy oczywiście 20 pocisków z penetracją 334 i 750 obrażeń. Tutaj był dość duży buff do penetracji w niedawnym czasie, także Esto powoli odzyskuje swój wigor, można powiedzieć, że Esto nie rdzewieje. No a my zobaczmy, jak to się odbyło, ponieważ jeśli chodzi o obrażenia, to może się okazać, że jest to również rekord na kanale Esto. Jak to Esto, klasyka niemieckich czołgów ciężkich, czyli pancerny, wolny, dobrze odbijający do momentu oczywiście, w którym nie załadujemy golda, ponieważ dla takich radzieckich medów z penetracją, w zasadzie dla czołgów plus 300 z penetracją na pociskach premium, nie ma żadnego problemu, przebijamy go od przodu w wieżę praktycznie za każdym razem. Jeśli chodzi o mapę, to mamy Life Oaks, czyli Deadbina, bitwa standardowa, losowanie, jest pierwszy strzał Visa 7, idealnie, zwróćcie uwagę, ile isów siódmych. Jest ich 2, 4, 6, 7. Naprzeciwko wygląda to troszkę inaczej, ponieważ mamy Esto, mamy FV-a i 7, Kranwang, Maus. Także jest do czego strzelać. Z kolei team naszego bohatera jest typowo szybkim teamem, jeśli chodzi o czołgi ciężkie. Mamy pierwsze zadane obrażenia, 719. Niestety FV-215B zrykoszetował. Co więcej można powiedzieć o rozjeździe? No przede wszystkim troszkę druga strona wydaje się słaba, ponieważ zwróćcie uwagę, tam Kranwag, TVP, T5051, obiekt jakiś Esto. Z kolei z tej strony wielu sojuszników naszego bohatera, także z dużą dozą prawdopodobieństwa prawa flanka na linii 890 wkrótce padnie. Niestety nie udało się przeładować i opchnąć pestki w T57 Heavy. Przepraszam, zmiana zdania, udała się, tylko że troszkę później, jak to się mówi, co się odwlecze, to nie ucieczę. Mamy tutaj znów wjeżdżającego T57 Heavy, który jest tak naprawdę bardzo zacietrzewiony na typka. Nasz bohater wydaje się dokładnie tak wybrał obrażenia niż dobicie T57 Heavy. Widocznie uznał, że T57 Heavy to jest problem Type'a 5. Nie do końca jego. Mamy w tym momencie 3000 obrażeń, na razie mijają 3 minuty rozgrywki. Mamy Mausa, to jest oczywiście całkiem niezły zbiornik punktów życia do wydojenia, jeśli dobrze się ustawimy. Maus po buffie radzi sobie znacznie lepiej, tutaj działo odżyło, szybciej ładuje, także naprawdę zaczął się liczyć na polu bitwy. Czekamy z niecierpliwością na buff radzieckich czołgów IS-7, IS-6, KW-5. To są czołgi, które prawdopodobnie T-54 dostaną buffa w najbliższej przyszłości. Już w patchu 9.20 zdaje się miał być, jednak zostało to troszkę odleczone w czasie, a szkoda, ja się tam nie mogę doczekać, żeby na IS-6 zobaczyć większą penetrację niż to, co jest do tej pory. Nie uda się uzyskać przestrzału na Esto. Jeszcze z ciekawostek, to z kolei japońskie czołgi, część dostanie nerfa, część zostanie wzmocniona. Tutaj przede wszystkim OI Experimental, czyli ten piąty poziom, zostanie wzmocniony mu pancerz, bo teraz jest taki chłopczyk do bicia, z czego by się nie strzelał i czym by się nie strzelał, zawsze w niego wchodzi z każdej odległości. Dostanie porządniejszy, nie powiem porządny, pancerz. Z kolei typ 5 i typ 4, czyli 9 i 10, dostaną weak spoty z przodu. Jakby to w zasadzie robiło różnicę, przecież po wieży z penetracją plus 300 wchodzi bez większego problemu. Jeśli chodzi o bitwę 3 do 4, Maus się tutaj kontuje, zaraz prawdopodobnie oberwie za 595, także dość duży low roll. Maus wyjechał kolejny, tutaj zwróćcie uwagę, dość odważna gra, tu nie ma TD-ków z tyłu i w ogóle nie ma TD-ków w drużynie, co pozwoliło na wyjazd w tym mieście w troszkę inny sposób niż robić to zazwyczaj, ponieważ zazwyczaj kiedy są TD-ki, no to trzymamy się tej linii, a jak najbliżej, żeby od nich nie obrywać. Tutaj nasz bohater mógł sobie pozwolić na szaleństwo, ponieważ nie ma żadnego niszczyciela czołgów, nawet czołgu średniego, który mógłby posnajpić i znacznie utrudnić życie naszemu bohaterowi. Kolejny strzał i pierwszy zabity przeciwnik, mamy 7300 obrażeń i cały czas bardzo wyrównaną bitwę, ponieważ jest 6 do 6, no i co, możemy zaryzykować stwierdzenie, że tylko nasz bohater
robi tutaj więcej niż przeciętnie 6 do 7, wychyla się Centurion, otrzymuje od razu trafienie za 761. Centurion Action X oddaje za 428, mamy jeszcze 1273 punkty życia, także jeszcze może coś przyjąć, jednak tu już chyba powinien skoncentrować się bardziej na spokojnej grze. Przeładowanie 15-sekundowe już za nim, także jest w stanie teraz w TVPK oddać strzał. To jest dobry wybór. No, TVP 5051 jest dość problematycznym czołgiem, ponieważ jeśli wyjedzie z pełnym magazynkiem, to w chwilę jesteśmy szczuplejsi o 1200 obrażeń. Z drugiej strony wielu kierowców TVP 5051 jest mistrzami jednego magazynka, czyli wyjeżdża, schodzi na fokus i jest po zawodach. 8 do 9, klasyczne, dorwaliśmy go. 9387 obrażeń, no i jeszcze całkiem sporo obrażeń do zrobienia, zostało tylko 5 pocisków kumulacyjnych. Później będą już pociski tylko i wyłącznie przeciwpancerne. Oczywiście tu jest mniejsza penetracja, ponieważ tej penetracji jest tylko 246, czyli o prawie 100 mniej. Jednak z drugiej strony nie ma już chyba aż tylu. No dobra, S-100 jest dość pancernym celem, jednak dolna płyta da się przebić przy PNC-246. Kranwagen również tylko i wyłącznie kadłub, dolna płyta. Panzerkampfwagen 7, no tutaj bywa różnie, ale warto było się, by się koncentrować również na dolnych płytach, ewentualnie ten taki wystający kwadracik, który jest również magazynem amunicyjnym. 11 do 9, także sytuacja delikatnie się wyklarowała. Udało się przekroczyć barierę 10 tysięcy obrażeń, czyli już można powiedzieć, że bitwa będzie dobra. Mamy kolejne S100, 2143 obrażeń do zabrania. Ono jest tak schowane, że tylko nasz bohater będzie miał przestrzał. Zobaczymy, skupia, jest 750, czyli idealne średnie obrażenia. Mamy 10866 zadanych obrażeń, 1600 zatrzymanych na pancerzu i około 1500 zadanych, 1400 w zasadzie, także 1427 dokładnie. No i teraz kolejne 710 wchodzi i uszkodziło silnik, czyli nasz bohater generalnie nie był jakimś celem wielkiego strzelania. On raczej był tym, który najwięcej zyskuje na bitwie, ponieważ nie był, przeciwnicy nie bardzo byli nim zainteresowani i on z kolei mógł bezkarnie robić obrażenia. 553 ładuje pierwszy pocisk przeciwpancerny, wystrzelał już 20 pocisków kumulacyjnych. Możemy założyć, że będzie to dość droga bitwa. 12253 obrażeń, 0 po oświetleniu, 4 zabitych przeciwników. Tutaj oczywiście na dziesiątkach trudno jest o wyniki, one się oczywiście zdarzają, ale trudno jest wyniki 10, 12, 14 zabitych przeciwników. Jeśli takie padają, to jest najczęściej mało obrażeń. Napiszcie w komentarzu, czy wolicie bitwy z dużą ilością fragów, czy z dużą ilością obrażeń. Oczywiście wszyscy lubią te, gdzie jest i dużo obrażeń, i dużo fragów, jednak z tymi jest najtrudniej. Także może napiszcie w komentarzu, które preferujecie, czy takie 24 godziny tempo akcja i dużo fragów. Jest piękny strzał, nie spodziewałem się. 555 zadanych obrażeń, mamy 12814 zadanych obrażeń, 5 zabitych przeciwników, czyli jest szansa na specjalistę, co przy takich obrażeniach myślę bez problemu wystarczy. Jest tam Panzerkampfwagen 7, do którego się nasz bohater zbliża, ale myślę, że tak naprawdę ich siódmy będzie pierwszy. Również ostatnia pozycja obiekta 140 jest w tamtych okolicach, także być może będzie szansa na zadanie jakichś obrażeń. Za osławioną górką węgla obiekt 140 szuka i kombinuje. Na razie nie ma na nic przestrzału. To oczywiście bardzo dobrze dla naszego bohatera, że tak to się rozciąga w czasie, ponieważ będzie w stanie jeszcze złapać fraga, nawet już w tym momencie. Teraz zwróćcie uwagę, jak sprytnie znalazł przestrzał. Jest załatwiony. Panzerkampfwagen 7, on jest w stanie go zdjąć na jeden strzał. Miejmy nadzieję, że zrykoszetuje. A nie, nie był. 558, także w tym momencie formalność, wycelować nawet nie miał okazji. Zapraszam do tabeli wyników. Oczywiście as pancerny, do tego ręka Boga, brutal, pojedynkowicz, ogień skuteczny, duży kaliber i specjalista. Zobaczmy, jak wyglądało to w liczbach. 22 oddane strzały, 21
trafiło w cel i 19 z penetracją, co dało nam sumę 13281 obrażeń, co jest rekordem na serwerze EU, jeśli chodzi o wygraną bitwę na E100. Tylko 719 z dystansu większego niż 300 metrów, to o czym mówiłem, 1600 zatrzymane na pancerzu, świadczy o tym, że nie był celem naszych przeciwników. Wręcz przeciwnie, to on mógł spokojnie farmić obrażenia, a obrywali innych. Uszkodził 11 pojazdów i osobiście wykończył 6. Zobaczmy, jak wyglądało to na tle drużyny. 13281 obrażeń. Następny w drużynie 3683. 3372 to jest pierwsza trójka. No i później już dziesiątki poniżej 3000. Zapraszam Was klasycznie do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Ja się z Wami żegnam w tym momencie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Pana.